No cześć, witam was w kolejnym odcinku serii Gramy przy piwku Terraria. Dobra, i co? Łapy mi się kleją, cholera jasna. Gdzieś tutaj coś mam rozlane i... Teraz mi się, kurczę, palce kleją, nieważne. Więc tak, jeśli chodzi o plan na dzisiaj, miałem taki... ambitny plan, żeby pójść do dungeona, ale stwierdziłem co innego. Najpierw udamy się na Corruption. A potem rozbudujemy dom. Po co? Bo nie mam miejsca na NPC-ów. To jest najważniejszy powód. Zwiedzę sobie całe tutaj Corruption, żeby mieć już wgląd w sytuację, że tak to ujmę. O, muchomorek się może przydać kiedyś. A, no oczywiście wideo. A potem chcę mieć miejsce dla NPC-ów, ponieważ nigdy nie wiadomo, kiedy się ktoś trafi. No troszeczkę moja postać obrywa, ale to nic. Tym się nie przejmuję, tym tutaj nie byłem. Hop. A tu już byłem, widzę. Dobra. Czy to mogę? Nie mogę. Szkoda, tą kulkę bym rozwalił. No, te kulki bym porozwalał, to one tam coś... coś one robią, nie pamiętam co, ale je można było rozwalać. Sęk w tym, że nie mam się jak do nich dostać, chyba że... chyba że za pomocą tych materiałów wybuchowych. W sumie? Jest to jakiś plan. Teleportniemy się, kupimy sobie trochę bomb, czy czego tam. Bo dlaczego by nie? A, tu jest ten od wybuchów, dobra. Elo. Co sprzedajesz? Trzydzieści. Mało. Trzeba mi więcej. A może 35 w sumie może wystarczy. Już nie będę Bóg wie, jakie rozpierduchy robił. Chociaż, kto wie, kto wie. A chyba po... w sumie nie wiem. Mam wrażenie, że... nie powinienem tego robić. Nieważne. Jak się coś rozwali, to będzie zabawnie. Tu nie byłem. Okej, już byłem. Dobra. No dobra, to złazimy. O, to było niezłe. O, kurde. To jestem pod wrażeniem. Nawet jak na mnie to było kozackie. Precz. Oczywiście przyzwiemy tego Gamonia. No i zobaczymy, co tu się... Jeps. Dobra. O, tam jest coś więcej. O, widzicie. O, haha, achievement. Spoko. Rozwaliłem, nic się nie wydarzyło. A tam, z tego co widziałem, to coś jest, więc... tu jebniemy i zobaczymy, co jest tam na dole. Okej. Okay. A skąd tu moje pochodnie? A, z drugiej strony pewnie postawiłem. Dobra.
czat. Nie wiem, czy tu coś... Dobra, hop. Aha, tu nic nie ma, dobra. No jest to ta kulka, ale to tam się nie będę pchał, bo... Noż, kurde, wyłazimy. Dobra. Hop, 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 hop. What? Ała. Może tak powinienem po prostu wyłazić. O. Ale ze mnie kurna Spider-Man. Dobra. Tu idziemy dalej. Rozwalimy więcej tych kulek. Tu są dwie, tylko tu jest woda. To nie jest dobrze. No i mam wrażenie, że tych ołtarzyków nie powinienem rozwalać. Więc idziemy dalej. Gdzieś, gdzie będę miał dostęp do tej kulki. I... Tylko, że tu nie będę miał. Hop. No tu nie mam. Trudno, rozwalimy najwyżej te ołtarze. Może się żaden dramat nie wydarzy. Ostro strzela, cholera. Zabiję o tako. Hop, dobra. To widzę, że niepotrzebnie nakupiłem tyle tego dziadostwa. Dobra, 4 może wystarczy. Jeps, jeps, jeps. O! O kurde, woda ucieka. Jeps. A, bossa się tak można przywołać. To zobaczymy, na ile się te osy pszczoły przydają. Widzę, że całkiem zgrabnie to zadaje obrażenia. Jeps, jeps, jeps. Teraz są dwa. Całkiem zgrabnie mi to idzie, muszę powiedzieć. Tylko, że ich teraz jest dużo. Nie wiem, ile ich jest. 5, 4? Nawet nie chce mi się ich liczyć na mapie. Trochę robi to hałasu, ale... Ale wcale nie mam ten bajer, co pozwala oszczędzać amunicję. Znaczy, tak mi się wydaje, że on z domu aż tutaj działa. Więc, no... Nice. O. Okej, poszło całkiem szybko. To było całkiem nice. Jeszcze zobaczymy. Nie będę więcej zużywał. O, baner. O, jakiś band of coś tam. Dobra, czy ja tędy przejdę? Nie. A co tam jest? Wody dużo widzę głównie, ale to nic, zaraz się dowiemy. Dobra, woda ucieknie. Aha, ale w sumie to niedaleko. Tyle jest. To bujamy się stąd. Okej. Mamy trochę tych sztabek, to się może... Wow, co? Sticky dynamite. To może być ciekawe, ale nie. Demonit. Dobra, i rozkładamy wszystko wszędzie, gdzie się da. Ebon Stone. Dobrze wiedzieć, że jest taki kamyczek. Tylko jak go postawię, to nie będę miał jak go zniszczyć prawdopodobnie. Więc na razie sobie odpuszczę. O, meteoryt wylądował. Czy gdzieś w najbliższej okolicy? No nie widzę. No a dalej to bym musiał się przejść, żeby odkryć, więc na razie to zignoruję. Tutaj. Czy tu mogę coś pochować? To sporo nawet.
Bolo heart. Bolo heart. Ok. Nie jest to materiał, ale sobie schowamy na razie. Muszkiet. Całkiem niezły. Choć spore minusy ma. Do przetestowania kiedyś. Band of Star Power, a tu mam Band of Regeneration. Byłoby kozacko, jakby się je dało połączyć. Oczywiście, że się da. W Mana Regeneration Band. Aha, manę by mi odnawiało zamiast życia. Aha. Czy to takie super, to nie wiem. Ale jeszcze by do czegoś mogło zostać przetworzone. Zostawiamy. O, od razu 2. Plus 4 do damage'u. Co mam? Spike Nazar. To ja nie chcę. To ja bym sobie coś... Zaraz. DPS meter ma zostać, dobra. Tu mam to, a ten Nazar mi nie jest potrzebny teraz. Ja tu mogę sobie coś umieścić, jak na przykład co? Nie jestem pewien, co to jest, ale sobie to tu umieścić. Chociaż tego Cursa... Nie, zostawię sobie, bo jak się znam, to zapomnę potem zabrać i będzie. Jak będę szedł do dungeona. Tu gdzieś bricksy są, są. Trzeba rozbudować tą chatkę, puchatka. A tu mam całkiem spore ilości tego draństwa. To też bierzemy i budujemy sobie red bricks. Myślę, że na razie... Nie, no trochę mało. Może teraz, o. Zasada budowania będzie identyczna. Postawię sobie jeszcze dwa piętra, co mi da miejsce na czterech NPC-ów. Myślę, że to powinno wystarczyć jak na razie. Dobra. Hop, 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 hop. Hop. Okna się oczywiście wstawi, ale to później. Tak samo jak... Tak samo jak... no, schodki. Dobra, o. Dobra. Budujemy dalej. I tu, oj, za dużo. Dobra. To trzeba skuć. Srebrny ten. Dobra. Dobra, jakoś tak to ma być chyba. Wyszło? Chyba przez przypadek mi wyszło. Tutaj ta sama historia. Super. Dobra. I młotkiem. O tak. Coś tu chyba nie poszło. O tak. No dobra. Teraz chyba poszło. Dalej. Aż jestem ciekaw, kto mi się tu może wprowadzić. O ile się ktoś wprowadzi, to inna bajka. Traveling Merchant. Zaraz zobaczymy, co kolega coś ma. Swoją drogą jestem ciekaw, ile mam hajsu. Czy mam coś w ogóle? Nie widzę tego Traveling Merchanta. A może on się pojawia, kurna, gdzieś? Na przykład przy tym domku. No nie, nie pojawił się. Ja sobie pomyślałem, że może się pojawiać gdzieś. A tu jest. W domu już cwaniak.
Cześć kolego, co masz? Fez. Nie chcę Feza. Tiger skin, sake i rewolwer. Nie. Nic ciekawego. Potrzebuję dużo tego murku do tła. Jak się... A, to przy workbenchu. Dobra, jest. Może wystarczyć czasem. Dobra. Tururu. Chyba mi braknie te 240. Ale, o, tu w ogóle dziura była. Ha. Teraz jeszcze z drewna będę musiał pobudować. Mam nadzieję, że mam drewno. No, braknie, bo już mi zostało 90. To na pewno braknie. Ale to nic, to się wytworzy w miarę potrzeby. Hop, 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 hop. Całkiem zgrabnie. Tu coś jeszcze. O, i brakło. No to robimy. Setka może wystarczyć przez przypadek. O. Tu chyba jest gdzieś dziura. O, właśnie. Bo nie powinno się światło dzienne przedzierać. Dobra. O, jest. Bardzo dobrze. A tu nic... O, teraz jest na pewno dobrze. Teraz tak, troszeczkę szkła. No tak, nie, nie do końca o to mi chodziło. O, właśnie. I wywalimy tu miejsce na okna. Tu powiesimy ten... Ten o. Na środeczku. No kurde, ciekawe, czy ktoś tu przylezie. Raz, dwa. A chwila, chwila, to coś... O! Teraz jest ok. Nie! No, jestem gamoń. A bo już nie mam pochodni. No to bida. Nie mam ani... Znaczy mam pewnie, że... O! Super, świecą mi się wszystkie skrzynki. Magia. Znaczy tak, na pewno będzie mi potrzeba to. Pewnie trochę więcej. Dobra, i trochę żelu. Gdzieś tu żel był na pewno. Pewnie, o, jest. Myślę, że wystarczy mi tyle pochodni. Dobra, 42. Spokojnie wystarczy. To sobie od razu wezmę tak. Zrobię tak, 4 krzesła. 4 stoły. 4 drzwi. I tyle. I wezmę trochę szkła. A konkretnie mi trzeba 8. No i zaraz będziemy obserwować, czy ktoś się tu raczy wprowadzić. Hop, hop. Hop, hop. Hop, hop. Mhm. Raz. No na razie to wygląda trochę jak hotel, ale tym się nie przejmujemy. Będziemy oczywiście w miarę możliwości rozbudowywać tutaj o różne ważne rzeczy tutaj, nie? Ten. No i wiadomo, będę budował jakieś takie ciekawsze te mieszkania dla tych NPC-ów, ale na razie po prostu chcę ich zgromadzić wszystkich w jednym miejscu i tyle, żeby byli pod ręką. Dobra. I drzwi. No i git.
Jest. A, światło jeszcze. Hop. Hop. Czy one wszystkie są suitable? Jest, 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 jest. Myślę, że zaraz ktoś się będzie mógł wprowadzić. Okej. No i dobra. Czy coś mi zostało? Zostało mi trochę drewna. To już. Hop. A, no i bricksy, które teraz tu są puste, to już umieszczamy z powrotem. Tu mamy grzyba, który pewnie się nie zmieści nigdzie. To go wsadzimy tu. Healing potki, to razem może być pewnie. Okej. No i dobra. No i jest git, jak dla mnie. Chatka się radośnie powiększyła. Tego by można było, tego zopa tu sprowadzić. Housing. Gdzie jest ten zopa? Tu proszę się przeprowadzić. Bo tam to no, nie ma sensu, żeby ktoś mieszkał tak wysoko. Bo jak coś będę od niego chciał, to gdzie ja będę go szukał? No i git. Teraz by się przydało, no, do dungeona, tylko kurde, to kawał drogi jest. To na pewno już nie w tym odcinku. Przydałby mi się ten goblin pieprzony, no. Ajajaj. No, ale dobra. Przydałby mi się goblin, tu by mi się przydały drzwi, ale to inna bajka. Czy ja kiedykolwiek skończę o tą stację? Ona jest całkiem fajna. Tylko nie mam pojęcia, jak by ją tutaj ogarnąć. W sumie, czy mam jakieś lampy, by można było porobić, coś tamtego. Dobra, ale mniejsza z tym. W tym momencie to by było, wydaje mi się, na tyle. Łapkujcie, komentujcie, subskrybujcie, no i tak dalej, i tak dalej. Na razie, cześć!